Mało kto interesuje się historią League of Legends. Widać to po streamerach, youtuberach czy samych graczach. I nie mówię tego, żeby w jakiś sposób komuś dopiec czy coś. Zwyczajnie wiadomo, ciężko się w sumie dziwić, bo dla większości ludzi ważny jest tylko gameplay. Niestety bądź stety, dla mnie nie. Ja zwyczajnie cenię sobie imersję czy związanie ze światem przedstawionym w danej grze, czy w filmie, czy w ogóle, nie wiem, książce chociażby. Uwielbiam wszelkiego rodzaju lorowe sprawy związane nie tylko z League of Legends. Idąc dalej, gracze często znają historię swoich postaci, kto z kim ma na pięku, czy z jakiego regionu pochodzi dana postać. Jednak z ciekawości w jednym z poprzednich materiałów zapytałem was, czy chcielibyście, abym stworzył materiał poświęcony całej historii ligi. Kiedy co powstało, jakie wydarzenia miały miejsce na routerze i przede wszystkim kiedy się wydarzyły. Pojawiło się tyle komentarzy osób, które chciałyby coś takiego, że nie mogłem tutaj odpuścić. Moi drodzy, i ten materiał nie powstałby bez waszej pomocy, bo gdyby na streamku nie uzbierał się cel na właśnie to, na książkę Realms of Runeterra, ten materiał by po prostu nie powstał. Witajcie moi drodzy, ja jestem Lorwek, a dziś porozmawiamy o wielkiej, pięknej i czasem strasznej historii świata League of Legends. Jest to pierwszy film, najprawdopodobniej z dwóch, trzech, czterech, nie wiem jeszcze do końca. Jednak historia jest na tyle rozbudowana, że wydaje mi się, że parę materiałów będę musiał z tego zrobić. Zanim zaczniemy, musimy powiedzieć najpierw parę słów o Noxusie. Imperium głównie kojarzy nam się z brutalnością, bitwami czy zdobywaniem przez Noxian kolejnych terenów i włości. Jednak jak wyczytałem z książki Realms of Runeterra, nie jest to ich jedyne osiągnięcie. Bo Noxianie chociażby wprowadzili kalendarz, który przyjął się jako taki, nazwijmy to, kalendarz główny, gdzie rokiem początkowym, inaczej nazywanym rokiem zero, jest powstanie Noxusu. Według niego historia Runetery rozgrywa się na przestrzeni 10 tysięcy lat. Jednak to już mówię na przyszłość, bo dzisiejszy materiał rozpoczniemy dużo, dużo wcześniej i będzie on opiewał wydarzenia, które miały miejsce przed tym kalendarzem. I omówimy tutaj wydarzenia, które możemy określić jako prehistorię, wydarzenia, które doprowadziły do stworzenia League legendowego wszechświata, Runetery czy w ogóle ludzi, bo tak, świat League of Legends jest zamieszkiwany przez ludzi, oczywiście nie tylko. Zatem zasiądźcie wygodnie i rozpocznijmy naszą podróż po historii League of Legends. Zupełne początki. Zacznijmy zatem od zupełnych, zupełnych początków, kiedy to jeszcze nie istniały żadne Noxusy, Demacje czy inne Shurimy. Jednak ta historia nie będzie do końca ścisła w czasie, gdyż tutaj nie mamy konkretnych dat, co kiedy dokładnie miało miejsce. A więc pierwszym wydarzeniem, które miało miejsce w historii League of Legends jest powstanie niczego. Niczego. Naprawdę. Pustki. I nie chodzi tutaj o pustkę zwaną Voidem. Zwyczajnie na początku historii powstała nicość. Skąd to wiemy? Bardzo prosto, jeżeli przyjrzymy się historii Aurelion Sola, możemy tam wyczytać. Aurelion Sol niegdyś ozdabiał nieprzebraną pustkę kosmosu astralnymi cudami swojego autorstwa. Drugim wydarzeniem w historii jest powstanie multiversu, czyli tak zwanego wieloświata. Jeżeli nie bardzo orientujecie się, jest to zaczerpnięte prosto z fizyki i teorii wieloświata właśnie. Teoria ta zakłada, że w niezliczonej przestrzeni występuje nieskończona liczba wszechświatów, różniących się zaledwie detalami czy różniących się diametralnie. Na przykład może być wszechświat, który ma zupełnie inne prawa fizyki. Może być na przykład inny wszechświat, gdzie teoria zakłada, że w innym, na przykład, nie wiem, nazwijmy to wszechświecie 1, istnieje inny Marwek, który zaczął nagrywać w 2013 roku i teraz ma prawie 1 000 000 subów, czy jeszcze inny Marwek, który nagrywa, nie wiem, lifehacki, albo jeszcze inny Rafał, który bije garnkiem swoją dziewczynę Marlenę na streamach. Zaraz, ten wszechświat brzmi jakoś znajomo, ale ja takich rzeczy nie robię.
W każdym razie wieloświat ligolegendowy, nazwijmy go, zawiera główny wszechświat, nazwijmy go runeterańskim, oraz wszystkie inne, które zawierają takie wszechświaty jak Odysei czy Projektu, które często są związane z seriami skórek, czy stworzone po prostu inne osie czasu, na przykład przez zabawy czasem Zileana. Kolejnym wydarzeniem jest powstanie pustki i głównego wszechświata Runtery. Skoro zatem pierwsze znajome rzeczy dla nas w zasadzie powstały, to tutaj możemy śmiało powiedzieć, że pierwszymi znanymi istotami są obserwatorzy, czyli najważniejsze byty żyjące w pustce. Jestem ciekawy, czy istnieje jakiś naczelny obserwator, czy inny król pustki, ale tego niestety nie wiemy. Wiemy natomiast, że obserwatorzy są to ogólnie, jest to taka, nie wiem, może nie rasa, ale taka grupa stworzeń, które przewodzą pustce. Są to mistrzowie, tak są określani. Jednak do obserwatorów jeszcze wrócimy. Kolejnym wydarzeniem w historii, dla niektórych z was może być to spora niespodzianka, jest wydarzenie związane z Ilaoi, ale i nie tylko. Jednak jest to tutaj dość nieścisłe. Chodzi tutaj o Naga Kabourosę, która w historii Ligi jest przedstawiana jako olbrzymia głowa węża z mackami krążącymi dookoła. Jej kapłanką jest właśnie Ilaoi. Nazywana jest również Matką Węży, Wielkim Krakenem czy nawet Brodatą Damą. I choć pochodzi ona z Wysp Węży i jest boginią życia, morskich sztormów oraz ruchu, jej lore wydaje się być o wiele, wiele starsze. Dosłowne tłumaczenie jej imienia to wieczny potwór, który napędza morza i niebiosa. Religia wokół tego bytu opiera się na trzech dogmatach. Każda dusza powstała, aby służyć wszechświatowi, wszechświat zmierza ku swojemu przeznaczeniu, kiedy żywe stworzenia podążają za swymi pragnieniami. I szukając informacji o bogini, natknąłem się na informację, że powstała ona w ogóle przed powstaniem całego wieloświata i była ona drugą rzeczą zaraz po niczym, która powstała w świecie League of Legends. Nie wiem, nie jestem tutaj pewny, być może tak jest, choć ja do takiego wniosku tutaj nie doszedłem. W książce są co prawda podrozdziały poświęcone Brodatej Damie oraz Wyspom Węży, odnośnie Naga Kabourosy udało mi się znaleźć tylko tyle, że o wiele więcej dziwnych stworzeń poluje w głębinach w pobliżu Bilgewater. Niektóre są z tego świata i z tego czasu, niektóre nie. Jednak na tej podstawie ciężko jest to stwierdzić, dlatego przypisałem boginie jako byt powstały po kreacji pustki i wszechświata Ligi. Jako byt, który powstał obok innych bytów i kolejne byty... Za dużo tych bytów, nie? ...które powstały są już grywalnymi postaciami w League of Legends. Pierwszym, o którym powiemy, jest Kindred. Tam, gdzie powstaje życie, oczywiście musi powstać śmierć, prawda? Jest to byt połączony z dwóch bliźniaczych esencji śmierci. Owcy i wilka. Kindred jest czystym wcieleniem nicości. Dalej mamy powstanie potężnych kosmicznych bytów, znamy tutaj dwa. Pierwszym jest Aurelion Sol i jest on, tak jak określa go jego tytuł, architektem gwiazd, więc jest on na tyle potężny, że potrafi je po prostu tworzyć. Drugim jest Bard, który jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci w League of Legends. Ma on jeden prosty cel: gdy wszechświat w swej niezgłębionej strukturze staje w obliczu niebezpieczeństwa, zawsze pojawia się tutaj Bard, by chronić całość stworzenia przed zagładą. Czyni to z niego jedną z najsilniejszych, jeżeli nie najsilniejszą znaną postać w League of Legends. Choć nie wiem. Kiedyś robiłem różne materiały o najstarszych postaciach czy najpotężniejszych, jednak lore Ligi dość mocno się zmienia, wychodzą nowe fakty i nie wiem, czy nie będę musiał zaktualizować tych materiałów. W każdym razie, oczywiście jakiś czas po swoim stworzeniu, Aurelion Sol rozpoczął wypełniać nicość swoimi dziełami, czyli nowymi gwiazdami. Po bytach astralnych, czy w sumie raczej powinienem powiedzieć kosmicznych, bo tutaj nazewnictwo jest dość ważne i ścisłe, pojawiły się pierwsze istoty, tym razem niebiańskie. Jedną z pierwszych była Soraka, określana jako wędrowniczka z odległej, nienamacalnej krainy, która porzuciła nieśmiertelność na rzecz ochrony śmiertelności.
przeciwników. Idąc dalej przy tworzeniu bytów niebiańskich, dochodzimy do założenia pierwszego miasta. Pierwszej lokalizacji w zasadzie, powstania głównego Imperium Targonu. Głównie chodzi tutaj o znane w Runeterze miasto ze srebra i złota, które występuje w swoim własnym wymiarze, w którym mieszkają aspekty. W tym właśnie wymiarze znajduje się aktualnie chociażby Kayle, która rozczarowała się powtarzającymi się błędami śmiertelników i opuściła wymiar Runetery, aby dowiedzieć się, co się stało z jej matką Mihirą, czy na przykład innym bohaterem, który widział, czy był w tym mieście, był Pantheon, lub w zasadzie powinienem powiedzieć Atreus. Wreszcie po latach, wiekach czy nawet mileniach, no tego nie wiemy, Aurelion Sol stworzył układ gwiezdny nazywany runeterańskim. Jakiś czas później świat Runetery, planeta, na której odgrywa się większość wydarzeń w świecie League of Legends, została uformowana przez potężne artefakty zwane runami świata, które zapewne kojarzycie ze względu na Ryza, który ich poszukuje. Początki Runetery. Dalej niestety tutaj musimy operować bez dat, ale już niedługo. W tej części powiemy o wydarzeniach, które można określić jako powstanie życia ludzkiego w świecie League of Legends, albo te, które działy się właśnie przed tym, czy doprowadziły do tego właśnie. Oczywiście, jak to nowa planeta, Runetera musiała ostygnąć i przejść cały proces przystosowawczy do zostania światem, na którym może pojawić się życie, co nie? Przed tym jednak, zanim to było możliwe, czyli przed powstaniem pierwszej flory i fauny, pojawiły się pierwsze duchy i demony. Pierwszym duchem był tutaj Maokai. Bo wiecie, no hej, zaraz, ale Maokai to przecież coś w rodzaju enta, drzewa, więc jak mógł się pojawić przed stworzeniem w ogóle roślin, nie? No i słuszna uwaga. I tak, Maokai jest w pewnym sensie drzewcem, który walczy z nieumarłymi na Wyspach Cienia. Jednak tak w zasadzie to na początku i nadal jest on duchem i przez wiele mileniów był on spokojnym duchem natury, który prawdopodobnie odegrał ważną rolę przy tworzeniu się życia na Runeterze. Ale to tylko i wyłącznie już mój domysł. Jednym z pierwszych demonów natomiast była Evelyn. Jest to demon, który przybiera postać ponętnej kobiety, aby potem poddawać męce swoje ofiary. Jednak w momencie, gdy pojawiła się na Runeterze, była czymś niezwykle prymitywnym, bezkształtnym i ledwo świadomym nawet. Dopiero wojny runiczne przebudziły demona w istocie, ale do wojen runicznych również przejdziemy później. Trzecią istotą, o której tutaj powiemy i być może zdziwicie się tutaj, ale jest to Tam Kench. Tak, jest on demonem, który musi karmić swój niezaspokajalny głód i jest on bardzo, ale to bardzo starym demonem. Po demonach, duchach zaczęło powstawać życie, rośliny, zwierzęta, wiadomo. Gdy już powstało to życie, na Runeterze pojawiły się smoki. I jasne, Aurelion jest kosmicznym smokiem, ale chodzi mi o takie, może głupio to zabrzmi, niekosmiczne, takie, nie wiem, organiczne, takie smoki, które pojawiły się po prostu na Runeterze. Są to potężne istoty, które, co ciekawe, tak, znajdują się na Summoner's Rift'cie, które zabijamy setkami w grze, powietrzne, górskie i tak dalej. Jednak nie są to jedyne smoki, jakie występują na Runeterze. Wiemy chociażby o Iwie, matce Szywany, czy dzięki karciance Legends of Runetera, o ajojańskich smokach. Powiem tutaj nieco więcej, bo jeden z cytatów Ireli, ten w którym bohaterka spotyka Aureliona w grze, mówi mu, że w samej Ajonii występuje ponad 200 gatunków różnych smoków. In Ionia we have over 200 species of talking dragon. Sorry, not impressed. Być może jest to prawda, jednak z racji tego, że nie wszystkie interakcje bohaterów w grze, z tego co wiem, są kanoniczne, jednak tą informację ja bym traktował nieco z przymrużeniem oka. Bo jednak ponad 200 gatunków to całkiem sporo. Dalej w historii przechodzimy do powstania Bjordli, które jakiś czas później założyły Bundle City. Jest to miasto, do którego podobno docierali również ludzie. W każdym razie Bjordle wynalazły tunele, nazwijmy je duchoprzestrzenne, dzięki którym mogą z Bundle City przez duchowy świat Runetery podróżować do jej fizycznej postaci, fizycznego wymiaru. Owe portale bardzo dobrze widać, kiedy Yumi podróżuje za pomocą swojej książki.
Jeżeli dobrze zrozumieć historię Fizza w oparciu o wydarzenia, to był on jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym jordlem, który zamieszkał na Runeterrze. Jeszcze przed pojawieniem się na niej ludzi, czy w ogóle jakichkolwiek cywilizacji, gdyż bohater żył w morzu wśród rzemieślników i wojowników dumnej i szlachetnej rasy, choć nie znamy jej nazwy. I jeżeli jest to prawda i owe przypisanie Fizza do historii jest prawdziwe, wydaje mi się, że czyni to z niego najstarszego jordla, jakiego znamy. Dodatkowo w historii Fizza możemy dowiedzieć się, że cywilizacje morskie były o wiele starsze i powstały na długo przed tymi lądowymi. I dalej, jak to w zasadzie bywa, tak jak przy Fizie rozmawialiśmy o życiu morskim, tak teraz musimy przejść na to życie lądowe. I ewidentnie widać tutaj analogię do kreacji życia na naszej planecie. Nie mamy tutaj informacji, czy tak jak przy ziemskiej historii powstały najpierw inne kontynenty, czy jeden superkontynent, więc musimy tutaj założyć, że kontynenty i wyspy powstały takie, jakie są teraz od razu. A więc mamy tutaj archipelag ajoniański, Valoran oraz błogosławione wyspy. I tutaj doszliśmy do momentu, w którym zaczęły powstawać pierwsze cywilizacje. Tak, chodzi tutaj również o tą, z którą żył Fizz, gdyż tak jak mówimy sobie tutaj po kolei, był on tam już nieco wcześniej. Tutaj już powoli kończymy temat tak zwanej prehistorii i dochodzimy do związania z jakimś konkretnym regionem, bo powiemy sobie o pojawieniu się tak zwanych firstbornów lub pierwotnie urodzonych, którzy są najstarszymi istotami, które pojawiły się już bezpośrednio na Runeterrze. Chodzi tutaj o tak zwanych półbogów Freljordu, Orna, Anivie, Volibera i tajemniczej Silsister. Tutaj chwilę spędzimy przy Freljordzie, jako pierwszej krainie, którą zaczniemy historycznie rozkminiać. Według freljordzkich mitów to właśnie Orn walił młotem, kolokwialnie mówiąc, w lądy Freljordu, aby go finalnie ukształtować. Później stworzył swój pierwszy dom, pierwszą kuźnię, którą samemu spalił przez sen. Winowajczynią była tutaj Anivia, która zła na brata podrapała go piórem, albo w sumie nie podrapała, przepraszam, pogilała go piórkiem po nosie, ten kichnął i podpalił własny dom. Nie no, fajna historia, nie? Zatem bohater stworzył drugą kuźnię wewnątrz góry. Dokopał się on nawet głęboko w głąb ziemi, tak że temperatura była nawet zbyt wysoka, nawet dla niego. Przez następne 3 dni wraz z The Seal Sister ochładzał górę. Stworzyli oni coś na zasadzie kanału, który doprowadzał zimną wodę do wnętrza góry. Przez ten czas zostały wytworzone ogromne ilości pary, które lecąc w górę ochładzały się, zmieniając błękitne chmury na ciemne. Wreszcie zaczął z nich sypać śnieg i była to najdłuższa śnieżyca w historii Freljordu, jak i całej Runetery, gdyż śnieg padał tutaj 100 lat, aż przykrył cały ląd zwany dziś Freljordem. Okej, tutaj materiał muszę przerwać, gdyż zwyczajnie nie chcę, aby był za długi. Kolejna część również się pojawi i tutaj już przejdziemy do kalendarza noksjańskiego, gdzie będziemy mogli operować konkretnymi datami i historia będzie bardziej spójna i ścisła. I taki mały spoiler, że pierwsze wydarzenie, które będzie zaczynało następny materiał, będzie dotyczyło Ajonii. Na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że czekacie na następną część. Dużo czasu zajmuje mi stworzenie takiego materiału, ogarnięcie tej całej historii, więc mam nadzieję, że się podobało. I tyle. Życzę wam miłego dnia, widzimy się w kolejnych materiałach czy na streamie. Trzymajcie się. Cześć.